Kochani, dzisiaj dokładka do najgorszych polskich TikTok. Nie było wystarczająco źle, więc trzeba obejrzeć jeszcze obywateli Rzeczpospolitej Polski, ale że po prostu w edycji, no, że tak powiemy, niepopularnej. Zobaczmy sobie, jak z polskimi trendami TikToka, które wyznaczyją wielkie polskie gwiazdy TikToka, które mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku, jak sobie poradzą prości, aspirujący TikTokerzy. Chodźcie do odcinka polskie słabe TikTok, polskie gorsze TikTok, polskie najgorsze, jakoś tak. Proszę pani, no, z tego względu, że w ostatnich live'ach wyszły incydenty, teraz będę blokował każdego, który mi się po prostu nie spodoba, jakieś głupie dogadywanie i tp. Nie! Nie! Nie blokuj mnie! Grzeczny synek. To jest piękny, edukacyjny TikTok, słuchajcie. Na początku przychodzi mama, jak Arkadio ma jakiś napad. Mówi mu, wyłącz tą dziką muzykę i jakby Arkadio od razu się fleksuje na to, że słucha Iron Maiden. Więc potem zakłada słuchawki i sobie, dobrze mamo, włącza sobie na słuchawkę i sobie grzecznie bawi się najlepiej, no. Więc morał jest taki, kochani młodzi ludzie, nie przeszkadzajcie swoim rodzicom, wystarczy, że już mają takiego gnoja darmozjada jak wy. Ale żeś się wyperfumował. Bo nie umyłem zębów, to się wyperfumowałem. Ale go przyłapał. Ale go porobił. Ładny chłopiec, ładny chłopiec, ładny chłopiec. A, ładny chłopiec mówi, ładny chłopiec, ładny chłopiec. No i poszedł. Chciałem się oświadczać. Niko, wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli będzie ci się chciało żyć troszeczkę bardziej i się troszeczkę bardziej zaangażujesz, twoje TikToki na pewno będą miały to coś. Ona jest taka urocza, no i nie liczę tylko na to, że już nie chodzisz do szkoły. Po prostu wrzuciłaś to, widać, że masz. Haha, wyjebane. Weź nie pierdol, weź się napij, weź tu ze mną. A jak? Na TikTok oglądają ośmiolatki, promujemy alkohol, a jak? Weź nie pierdol, weź się napij. No jasno, ośmiolatku, dawaj, kradnij ojcu budę. Weź tu ze mną, weź tu ze mną. No jak? I patrzcie, napij się. Moc z Patrykiem po prostu nikt nie chciał się napić, a wiadomo, że jest alkoholikiem, jeżeli się pije do ekranu i samemu. Więc po prostu nagrał TikToka, żeby sobie to usprawiedliwić przed żoną. Tak jak elektryka prąd. Patryk, ty jesteś dorosły i pijesz alkohol, jesteś bardzo starszy ode mnie, a ja tu jestem jedyny odpowiedzialny i zamarzę tą wódkę. To było piękne, I don't know. Pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, bardzo się uśmiałem. O nie. Jesteś już hajsownikiem? Nie. I co kurwa? Wiesz co, no w życiu masz dwa wybory, możesz zostać hajsownikiem lub mieć kiedyś dziewczynę, no to wydaje mi się, że chłopak niech zostanie tam w kanalizacji, przynajmniej będzie miał jakiegoś szczura. Więc może niech tam chłopak zostanie w tej kanalizacji, będzie miał tak czy tak większe szanse niż wy chłopaki. Zjem dostała 5 zł za każdy krok, który zrobiłam sama na nogach. Madzia, szanuję z całego serduszka za poczucie humoru. Lubisz pieski? Tak, lubię. A ciastka? Lubisz ciastka? Tak, ciastka też lubię. O, to chyba nie spodoba ci się to, co teraz powiem. Co, chodzi ci o psy czy o ciastka? Nie, nie o to. Dzwonili ze szpitala i twoja mama zmarła. Wydaje mi się, że powinnaś sobie tak 5 minut dziennie wyciągać jakby głowę za okno. To nie jest żaden żart ci taki, wiesz, haha, skocz, tylko warto się przewietrzać, chodzić teraz po pokoju trochę. Ma się trochę lepszy humor, chce się bardziej żyć. Coś o tym wiem, u mnie się sprawdza, tylko że ja mam ochotę czasami skoczyć. Ja mam te popielaty, te zrobione popielaty. No, i to jest przynajmniej niezakłamana rzeczywistość, to jest prawdziwe życie. Wciąż lepsze niż paru dokumenty, chciałbym zaznaczyć. Dawaj, nie! Nie!
żałujesz? Czy to jest twój syn? Czy tu chodzi o syna? Bardzo dobrze, szanujesz strasznie ten filmik. Chciałbym tylko i wyłącznie zaznaczyć z tego miejsca, że ja się już urodziłem, ty się już urodziłeś. Czy na pewno potrzebujemy kolejnych dzieci? Może warto się przestać rozmnażać? No bo ja bym chciał wejść w dyskusję z jakąś mamą, która mi wytłumaczy, czemu się opłaca mieć dzieci. Aktualnie nie widzę zbytnio opłacalności, a chciałbym przypomnieć, kochani, że ja kocham pieski. Pieski są takie cudowne i pieski potrzebują uwagi, ale nie za dużo i potem przynajmniej ci nie marudzą. Tak się zastanawiam, czy zjeść tą zupkę chińską, bo tu są takie piany. Nie urośniesz już, jak wiesz. Ja myślę, że to jest wirus. Także no nie wiem, chcesz jeść czy nie? Co? Napiszcie w komentarzu. Więc będziesz czekał, aż ci odpiszą, tak? Bo masz tam pianę, która powstała... A wiesz co, nie będę ci tłumaczył. Nie zepsuję ci zabawy. To jest taka substancja w zupach chińskich, która powoduje, że masz raka. Więc nie jedz zupy chińskich, bo to gówno. La la la, woda. La la la, pojemnik. La la la, okuwa. Wiecie co, za moich czasów bywało gorzej, koledzy skakiwali na ściany, bili się, rzucali siebie kredami, u mnie była patola w cholerę, ale przynajmniej nikt tego nie nagrywał i teraz tego nie żałuję. Powiem wam tak, wszyscy się boimy tego korwinowirusa. Ja też się boję, ale uważam, że pierwszych powinien wziąć osoby, które lubią sok pomidorowy. Wy nie jesteście ludźmi. Ogarnij się. Ej, to masakra, nie? Jak można lubić sok pomidorowy? Albo sok z buraka? Albo sok z kiszonych ogórków? Co jest z tobą nie tak, stary? Idź się przebadać! Zalecane jest mycie rąk, żeby zmniejszyć ryzyko zarażenia koronawirusem. I co? Ale ty nie myjesz, bo nie ma. Okej, chciałbym dla własnego bezpieczeństwa dzisiejszego odcinka zaznaczyć, że to nie ja wybierałem te filmiki i nie mam z nimi nic kompletnie przeciwko. Jeżeli twórcę to bawi, to z przyjemnością się razem pośmiejemy. Nawet spróbuję sobie żartować, że wiesz co, mogę ci nawet dać kciuka w górę. Pokażę wam, jak zrobić domową kolbę. Czemu szepczesz? Czy to jest to dziecko, które ma rodziców, którzy zakazują mu nagrywać TikToki, więc musi nagrywać po nocach, szepcząc, żeby cokolwiek wrzucić do internetu? Skórki, no. Robimy z niego papkę. Dajemy zioła. Zagniatamy. Mój kotek żyga kłaczek, to wygląda to ładniej. Kto żyje? Niektórzy chłopcy mają chłopaków. To prawda. Niektóre dziewczyny mają dziewczyny. To prawda. I są pary, w których dziewczyna ma chłopaka, a chłopak ma dziewczynę. To też prawda. I w tym wszystkim jestem ja. Mam psa, pieniądze z oszczędzonych prezentów i depresję. Jakie to jest taki, I don't know, to jest taki reality check, ale mnie tak bawi czasami rzeczywistość. Ej, dzisiaj się zrobiło trochę z tego trona tulaw, zauważyłem. Ja kiedy widzę mikrofon. Gdzie jest mikrofon? Uwaga, uwaga. Ulany k***y. Jestem trochę pomiędzy, bo trochę śmieszny, jeżeli jesteś w takim stanie niefajnym, ale jeżeli nagrywasz odcinek i jesteś mną, który jest kulturalnym, grzecznym chłopcem, który nie robi takich niegrzecznych rzeczy, to tylko potępić. Nie wolno. Czekam na sequel. Co jest? Chcesz mi powiedzieć, Ola, że szampan, który strząsnęłaś ci w... Nie. Wiesz, gdzie chcę cię pocałować? Nie! Nie! Co tu robi? Dobra, koniec! Koniec! Niedobrze, nie chcę znowu przechodzić ten odcinek, znaczy ten filmik. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek tych tam z tym TikTokiem. Do zobaczenia może kiedyś, ponieważ się możemy jeszcze zobaczyć. To chyba. To cześć!